Cześć, witam. Oto książka, na którą długo czekałam. Najnowsza książka Filipa Springera zatytułowana Miasta Archipelag. W tej książce odbył autor podróż po Polsce i odwiedził 31 miast, które kiedyś były województwami. W latach 1976-98 były województwami, a potem ten status województwa straciły. Podróżował bardzo długo, rozmawiał z mieszkańcami i no jest to książka świetna. Nie wiem, czy nie najlepsza książka Filipa Springera, chociaż poprzednie również, na przykład 13 piętro, były bardzo dobre. Jaki obraz tej Polski postwojewódzkiej wyłania się z książki Filipa Springera? Otóż w tych zdegradowanych miastach dominują dwa słowa: krzywda i tęsknota. Mieszkańcy i wszyscy mają poczucie krzywdy, że zostali zdegradowani znowu do poziomu miasta powiatowego, i tęsknota. Za czym oni tęsknią? Oczywiście za powrotem województwa, ale również symbolicznie tęsknią za fabrykami, czyli za przemysłem, który zazwyczaj stanowił podstawę istnienia takich miast. A więc fabryka i urząd, bieguny, pomiędzy którymi rozpinają się cała krzywda i tęsknota miast archipelagu. I tak naprawdę chodzi o to, by nie zniknąć w cieniu tych większych, a więc miast, które zawsze były województwami i nimi pozostały. Jeszcze inne wnioski nasuwają się po lekturze tej książki, a mianowicie takie, że między innymi, że w tych zdegradowanych miastach, kiedy już upadły fabryki, najważniejszym miejscem jest dworzec. Czy to dworzec PKP, czy PKS-u, z którego to dworca mieszkańcy dojeżdżają do innych większych miast, aby tam pracować, i wracają tylko na chwilę do swojego miasta, aby tu spać. I jeszcze inny wniosek. W krajobrazie tych miast w 1976 roku pojawiły się nowe budynki, takie jak urzędy wojewódzkie, komitety wojewódzkie partii. Natomiast teraz w krajobrazie tych miast pojawiły się ruiny. To są ruiny miejsc, które kiedyś były fabrykami. Na przykład ruina fabryki fortepianów Kalisja w Kaliszu. W książce Filipa Springera podoba mi się również to, że nie pisze on tylko o teraźniejszości tych miast, ale sięga do przeszłości, bo ona też rzutuje na mentalność mieszkańców, na to, co w tych miastach w sensie urbanistycznym można dzisiaj oglądać. I tak bardzo podoba mi się historia o architekcie wizjonerze Starnowa, który projektował i malował domy epoki kosmicznej. Nikt go nie rozumiał i ten człowiek tragicznie zakończył swoje życie w szpitalu psychiatrycznym. Podoba mi się historia Żydów chełmskich, którzy pozostawili po sobie całe kwartały miasta, o których nie ma dzisiaj śladu, w muzeum miejskim. Podoba mi się historia Zamościa i jego budowy, jak wspaniale jest to miasto skonstruowane i wymyślone przez hetmana Zamojskiego. Tym miastem, pod wrażeniem tego miasta, byli na przykład Niemcy, którzy chcieli w nim stworzyć miasto idealne dla osiedleńców, swoich pracowników. Podoba mi się historia Elbląga i działającego tam człowieka, który był Niemcem, ale nie wyjechał na zachód. Przyjął nazwisko Kwiatkowski i przez wiele lat starał się odbudować starówkę elbląską, aby uczynić z niej taką perłę, jak była przed wojną. W książce Springera jest wiele takich historii pięknych, wzruszających, ale też historii o decyzjach idiotycznych, budowlach niepotrzebnych. Książka zasługuje naprawdę na przeczytanie i na przemyślenie. Jako mieszkanka województwa lubuskiego żałuję, że Filip Springer nie dotarł i do nas i nie opisał naszych miast wojewódzkich, bo mam nieszczęście mieszkać w takim województwie, w którym dwa miasta pełnią tę funkcję. Moim zdaniem jest to paranoja. Po likwidacji województwa gorzowskiego to miasto jakimś, nie wiem, cudem nie dało się zdegradować do poziomu powiatowego, na które zasługuje, bo to kaczy dół
jest, był i będzie i prowadzi wojny z Zieloną Górą. Szkoda, że Filip Springer takich sytuacji nie opisuje. Podobnie jest w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie dwa miasta, Bydgoszcz i Toruń, prowadzą taką wojnę ponad głowami mieszkańców. Jest tu pewien cytat, który dotyczy Łomży, a mianowicie jak mieszkańcy okolicznych miejscowości odbierali awans Łomży na województwo, a jak odbierają jego degradację. Myślę, że te słowa mogłabym wypowiedzieć również pod adresem Gorzowa, a brzmią one tak. Wszyscy mówili, że Łomża pieniądze zatrzymuje dla siebie i hamuje rozwój innych miast. A potem, gdy przyszedł rok 99, wszyscy mówili tak. Dobrze wam, że tak się stało. Całe lata wy łupiliście nas, a teraz was Białystok złupi. Taki właśnie los, czyli nikt nie żałuje miast, które zostały zdegradowane, bo one wskoczyły na wyżyny kosztem innych, kosztem mniejszych miejscowości, które wokół nich istniały. I takich tematów, problemów, sytuacji opisuje Springer bardzo dużo. Radzę wam przeczytać tę książkę i zachęcam do jej przeczytania. Jeszcze może zwrócę uwagę na okładkę. Okładka jest nietypowa, bo taka chropowata. Przypomina mi taką matę, taką zasłonę, którą przykleja się na duże okna i dzięki niej z wewnątrz widać wszystko na zewnątrz, na przykład, natomiast z zewnątrz nie można do środka zajrzeć. Czyż nie jest to symboliczne w odniesieniu do opisywanych miast i nie tylko? Naprawdę zachęcam do przeczytania najnowszej książki reportażowej Filipa Springera pod tytułem Miasto Archipelag. Dziękuję, do zobaczenia.